10 minut po 13 rozpoczynamy w naszym programie audycję Aktualności Dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłam wam pła. Powstań z kolan, Polsko, daj nas sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz pan dara. Powstańcie z Polski, Bóg nazywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłam wam pła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polski, Bóg nam wzywa. Niech albo być pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat? I kto zatracił? Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polski, Bóg nam wzywa. Naszym pierwszym gościem jest pan profesor Stanisław Mikołajczak. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Panie profesorze, mleko się rozlało, nawet tak słyszeliśmy w wiadomościach. Pytaliśmy też pana wcześniej o komentarz do weta prezydenta. Chodzi o ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Bo w sprawie ustroju sądów powszechnych pan prezydent Andrzej Duda podpisał proponowane zmiany. No ale czy nie jest to reforma rzeczywiście w zawieszeniu i jakie pan widzi rozwiązanie? Bo pytanie też o te nastroje społeczne zaraz też i może o to poproszę. No jakiś komentarz. Tak, no w dzienniku przed chwileczką słuchacze Radia Maryja usłyszeli mój komentarz. Chciałbym rozpocząć tę wypowiedź od przypomnienia, że dwa lata temu, w 2015 roku w Poznaniu, byłem przewodniczącym honorowego komitetu kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. A więc mój stosunek do pana prezydenta jest jasno określony i ta decyzja, którą podjął, którą określam, no rzeczywiście się z nią nie zgadzam, nie zmieni mojego ogólnie pozytywnego stosunku do pana prezydenta i z tej perspektywy chciałbym, żeby moje wypowiedzi były traktowane. A rzeczywiście wydaje mi się, że pan prezydent dał pierwszeństwo, jakby to powiedzieć, sytuacji merytorycznej pewnych no, niedociągnięć w tej ustawie, a nie uwzględnił czynnika politycznego, kosztu politycznego, jaki poniosła ekipa Dobrej Zmiany i Prawo i Sprawiedliwość, przygotowując tę ustawę i przeprowadzając ją w straszliwym boju przez parlament, przez Sejm i przez Senat. Myślę, że tutaj pan prezydent zlekceważył ten wielki wysiłek i to, że te ustawy reformujące czołówkę, głowę polskiego sądownictwa powinny działać jak najszybciej. Tak jak powiedziałem, mleko się rozlało i trzeba iść dalej, bo mamy zupełnie nową sytuację. I chciałbym powiedzieć, że my jako Akademicki Klub Obywatelski jesteśmy do dyspozycji pana prezydenta. Mamy w swoim gronie znakomitych prawników.
już jeszcze przed podjęciem ustaw przez parlament zgłosił się do mnie jeden z współzałożycieli AKOWO w Katowicach, pan profesor Piotr Stec, który wskazywał, że są tam pewne błędy w tej ustawie i wyrażał gotowość współpracy. Myślę, a on jest dziekanem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Opolskim, myślę, że w tej sytuacji na pewno bardzo chętnie zgodzi się współpracować z panem prezydentem i jego ludźmi. Również mamy znakomitego prawnika na Uniwersytecie Gdańskim, także mamy na Uniwersytecie Poznańskim, Warszawskim. Myślę, że udzielimy panu prezydentowi wsparcia merytorycznego, żeby te prace rzeczywiście przebiegały szybko, jak najszybciej można było je procedować w Sejmie, jak najszybciej przyjąć, żeby zaczęły oddziaływać na polski Sejm. A wcale nie będzie prosta procedura przyjęcia tej nowej wersji. Myślę, że trzeba będzie przejść ten znowu taki bój z opozycją, jak był poprzedni. Bo pytanie, zawsze kiedy będzie demokracja, tak? Bo opozycja mówi, jak ich się, ta totalna opozycja, jak ich się będzie słuchało, to będzie demokracja, zresztą dążą do demokracji, ale Prawo i Sprawiedliwość, kiedy szło do wyborów, bardzo wyraźnie mówiło, że zmiany w sądownictwie powinny być zrobione i teraz też mówi, że zmiany w sądownictwie, pomimo protestów opozycji, takie były komentarze, gdy jeszcze doświadczaliśmy, słyszeliśmy te przepychanki w sądzie przy procedowaniu ustawy w Sejmie i w Senacie i część środowiska prawniczego są konieczne, tak podkreśla i tutaj tak. Prawo i Sprawiedliwość. A z sądami nie jest wszystko w porządku. Sądy należy reformować i suweren wybiera, bo suwerenem jest naród, wybiera władzę ustawodawczą, wykonawczą i pytanie, co z tą sądowniczą? Tak, ta sprawa sądownicza jest niesamowicie ważna i to jest ważna w dwóch, a może nawet w trzech aspektach. Przede wszystkim jest niezwykle ważna dla ludzi, że musi się zmienić podejście do ludzi, do sądu, że do sądu nie idzie się po wyrok, do sądu idzie się po sprawiedliwość. Sądy mają służyć i uczciwie, sędziowie muszą uczciwie rozpatrywać sprawy, patrząc na to, jaki człowiek i jakie racje za nim stoją. Natomiast to, co jest dzisiaj, to co przecież pokazują nam różne media w audycjach, to jest po prostu rozpacz. Poczynając od spraw ekonomicznych, zniszczenie przedsiębiorców, no to jest sprawa Olewnika, sprawa Kluski, teraz tego pana, który stracił swoją firmę i 17 lat walczył o oddychanie, o to, żeby nie był przestępcą i teraz mu się proponuje za firmę, która była warta miliony, tam 140 chyba tysięcy odszkodowania. To są rzeczy straszne, a już nie mówię o tym, co się dzieje w sądach rodzinnych, bo to dotyczy dzieci, tam rozstrzygnięcia są również no, po prostu alarmujące. Ale to jest tylko jedna sfera. Druga sfera, to jest niezwykle ważna, że sądy mają wpływ, zwłaszcza decyzje sądu najwyższego, sądu konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, mają wpływ na ustalenia prawne, które są przyjmowane, które ułatwiają bądź utrudniają rządzenie krajem. Jest to niezwykle istotne. I ta politycy tego nie mówią, bo oni mówią na okrągło, gładko, zawijają. Ja mogę mówić klarownie. Te reformy sądownictwa zostały opóźnione walką Prawa i Sprawiedliwości o Trybunał Konstytucyjny, żeby on zaczął funkcjonować normalnie, żeby nie było tak jak w latach 2005-2006, kiedy Trybunał Konstytucyjny odrzucał propozycję reform Prawa i Sprawiedliwości. Ta walka się skończyła, na szczęście Trybunał stał się normalny, została tam zachowana pewna równowaga i teraz można było już zakończyć reformowanie, pierwszy etap reformowania sądu, tak jak mówiłem, lepszym wrogiem dobrego. Trzeba było to przyjąć i nowelizować już na spokojnie, ale i ta decyzja pana prezydenta utrudnia kolejne reformy, które czekają, bo na jesieni miały być, takie były zamierzenia Prawa i Sprawiedliwości, no trzeba coś zrobić
z polskimi mediami, bo nie może być akceptowana sytuacja, że 90% mediów regionalnych jest w obcych, głównie niemieckich rękach, że media elektroniczne również są bardzo często nie wspierane przez polski kapitał. To jest bardzo wielka reforma, która musi być doprowadzona i też będzie budziła opór różnych środowisk. Kolejna wielka reforma, która nas czeka na jesieni, to jest reforma szkolnictwa wyższego. Już jest daleko zaawansowane są prace, są prawie zamknięte konsultacje, szeroko zaprowadzone konsultacje społeczne, ale będzie też duży opór znacznej części środowisk przed rozwiązaniami, bo te rozwiązania muszą uwzględniać nie tylko interes korporacyjny uczonych, ale interes państwa, bo nauka musi służyć państwu i narodowi, a nie tylko wygodzie uczonych, żeby oni mogli zdobywać wiedzę i dodawać do wiedzy światowej. Panie profesorze, kumulują się te trzy wielkie reformy teraz, bo będzie jeszcze batalia o sądownictwo. Myślę, że tutaj pan prezydent nie uwzględni tego czynnika politycznego ważnego i utrudni sytuację. Pan wspomniał o tym, jak media reagują, publiczne jedna sprawa, ale te komercyjne, ktoś tak komentuje, to jest zastraszające działanie, zastraszające wyborców, zwolenników rządu, przedstawiające i rządzących, i ich wyborców jako ludzi, którzy nie chcą rządzić i nie chcą być w wolnym i demokratycznym kraju, a także napędzają całą dynamikę tego właśnie protestu. I mówi, nie ma żadnych granic, można wymyślić każde kłamstwo i przekazać je jako zobiektywizowany fakt i jakby nie ponosić żadnych konsekwencji. Bo pan profesor mówił o mediach, ale chciałem też nawiązać do tych reform, bo ja bym się bardzo bał i tutaj ja nie wiem, ludzie powinni też pójść po rozum do głowy, słuchając takich liderów, jeżeli to w ogóle można tych ludzi liderami nazwać, chociażby Nowoczesnej, tutaj pan Petru, bo on już myśli o wyborach samorządowych i niewykluczone, że PO i Nowoczesna mogą wystartować wspólnie, bo pan mówi o mediach, o szkolnictwie wyższym, a Petru mówi, że opozycja wyjdzie na ulicę, jeśli PiS będzie chciał wprowadzać inne reformy mediów i samorządów, czyli mamy jeszcze trzy i tą, która teraz, można powiedzieć, upadła na jakiś czas sądownictwo, i mówi Petru tak, poczuli krew. Nie. Uliczna obrona sądów to początek zatrzymania złych zmian. Jeśli będzie nas milion, to obalimy ten rząd. Tak, więc oni tak. dążą do niczego innego, jak do rozwalenia rządu. Tak jest i na tym polega tego czynnika niestety pan prezydent nie uwzględnił. Trudno mi mówić, bo po prostu bardzo sympatyzuję z panem prezydentem, ale tutaj popełnił taki błąd za prosty, prawda, jak dla tej klasy polityka. Właśnie, i pojawia się jeszcze problem opozycji totalnej. Jak może funkcjonować w demokratycznym państwie opozycja totalna? Opozycja totalna to jest walka z całym narodem, walka z całym aparatem państwowym. I tak się podobno w imię, i panie profesorze, w imię demokracji. I w imię demokracji. Jak można z demokratycznie wybranym rządem, który ma mandat społeczny większościowy, po raz pierwszy partia rządząca uzyskała większość bezwzględną, jako jedna partia nie musi tworzyć koalicji, i przeciwko takiej partii jest opozycja totalna. No oni po prostu walczą o demokrację, podcinają coś, co jest klucz demokracji, prawda? Wybór demokratyczny i legitymacja demokratyczna rządu. No to są rzeczy niepojęte, a wypowiedzi polityków Platformy, nie mówię o Nowoczesnej, pokazują, że oni sobie stworzyli jakiś matrycy, w tym matrycie żyją i do niego się odwołują. Przypisują Prawu i Sprawiedliwości wszystkie swoje grzechy i traktują to jako stan obecny. No przecież to krew się burzy, jak się tego słucha. Ale najciekawsze jest to, że nie mają cienia wstydu, cienia przyzwoitości, mówiąc takie rzeczy takim miedzianym czołem. Straszne. Ja mam jeszcze jedno pytanie, dotyczy też pana, ale Poznania. Kiedyś czytałem na stronie archidiecezji poznańskiej, że pomnik Serca Jezusowego wezwaniem do jedności Polaków i wołaniem o zgodę. I tak mówił arcybiskup jakiś czas temu, arcybiskup Gondecki, i mówił, że zostanie on wybudowany. Jak sprawa się ma? No sprawa ma się tak, że jesteśmy w pewnym zawieszeniu, dlatego że prezydent
nie wyraża zgody, w dalszym ciągu podtrzymuje swoją niezgodę formalnie na lokalizację, ale faktycznie jest to niezgoda na odbudowę pomnika, a brak zgody na lokalizację jest tutaj pretekstem, tak to oceniamy. Więc po prostu w tej chwili my musimy czekać na to, że Poznaniacy wybiorą innego prezydenta, bo z naszego rozeznania wynika, że każdy inny prezydent z tych samych opcji, nawet z Platformy czy Nowoczesna chyba nie zdobędzie prezydentury, każdy inny prezydent wyrazi natychmiast zgodę na odbudowę tego pomnika, choćby tylko po to, żeby zlikwidować pole konfliktu, które w Poznaniu rzeczywiście jest. Poza tym chyba widzą, władze także widzą, bo to mówią wiceprezydenci, mówią radni, że narasta wola wśród Poznaniaków odbudowy tego pomnika, że idea odbudowy pomnika zastacza coraz szersze kręgi. My to widzimy. Myśmy wykonujemy rzeczy, które można robić, to znaczy oddaliśmy figurę Chrystusa, która już od roku stoi w Poznaniu. Jest, no taki powiedziałbym, modnym miejscem, gdzie się przychodzi. Już pełni funkcję jakby zastępcą tego całego pomnika, bo jak się pojawiają delegacje oficjalne, to składają kwiaty pod tą figurą. A my w dalszym ciągu upowszechniamy wiedzę o pomniku, wzywamy ludzi do popierania tej idei odbudowy. Specjalnie nie występujemy o pieniądze, no bo Poznaniacy są bardzo konkretni. Będzie pozwolenie na budowę, to damy wam pieniądze, ale przecież nawet stosując taką pasywną bardzo politykę, komitet zebrał ponad 700 tysięcy złotych. To sama figura kosztowała 400 tysięcy i cokół, a wydaliśmy, a mamy na koncie ponad 200 tysięcy, a przecież sporo rzeczy wydaliśmy tak na promocję. I w tej chwili chcemy podjąć decyzję o wykonywaniu detali, czyli medalionów, reliefów, które zdobią korpus tego pomnika. I to będziemy robić. Jak przyjdzie decyzja o budowie pomnika, to tylko będziemy stawiali korpus. Takie mamy zamierzenia i cały czas ważną dla nas, bardzo ważną dla nas rzeczą jest wsparcie księdza arcybiskupa Gądeckiego. On nas cały czas wspiera. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, dziękuję za komentarz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Stanisław Mikołajczak. Także proszę państwa, jesteśmy tutaj w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą. Nadaje nasze radio. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I proszę słuchać, co tutaj na temat sądów nowego, co tutaj na temat sądów ciekawego. Strasznie ciekawe, aż tak ciekawe, że normalnie nos bym mogła włożyć do kawy. Także proszę koniecznie z nami być. Koniecznie z nami być, bo u nas jest prawda, u nas jest Biblia, a jak oni nie znają Biblii, no to jak mogą myśleć logicznie? I skoro Biblia jest Słowem Bożym, to możesz się dokształcić. Żelazo ostrzy się żelazem. Możesz się dokształcić, możesz poprawić swoją logikę, swój sposób myślenia. Biblia jest świetna, proszę państwa. Także zapraszamy. A tę audycję to my posłuchamy lewym uchem, a prawym wypuścimy, proszę państwa. Jest taki telefon, który mówi oddzwoń 177 802 279 i wcale ani nie można oddzwonić, ani nie można SMS-a wysłać. To są te żydowskie banki, różne firmy, różne takie, że jak oni gadają, dzwonią, to wtedy tak. No to i tak na naszą korzyść, bo jak tam 4-5 zł za minutę, no to przecież, a my nie możemy się dodzwonić. Takie dziadostwo, proszę sobie wyobrazić, jak one jednostronnie też inwigilują, jednostronnie działają, a tutaj, przepraszam bardzo, w Ameryce Białystok mówi się dobre moje, dobre twoje. Informowaliśmy w wiadomościach, stopa bezrobocia w czerwcu spadła do kolejnego rekordowego niskiego poziomu. Zapytaliśmy o to pana doktora Mariana Szołuchę, ekonomistę, czy to kwestia polityki, właściwie polityki gospodarczej rządu, czy innych uwarunkowań.
Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie są dla ekonomistów zaskoczeniem. Po pierwsze dlatego, że znajdujemy się w środku sezonu letniego, gdy zapotrzebowanie na pracę jest zwykle większe niż w innych porach roku. Po drugie, polska gospodarka ma się coraz lepiej. Jesteśmy w fazie ożywienia, jeśli chodzi o cykl koniunkturalny, ale też polityka gospodarcza rządu, polityka oparta na restrykcyjnym i kategorycznym podejściu do oszustów gospodarczych, w tym oszustów podatkowych, którzy są nie tylko wrogiem budżetu państwa, ale też wrogiem często uczciwego przedsiębiorcy. Z drugiej strony państwo zerwało z taką nieracjonalną restrykcyjnością w podejściu do małych i średnich polskich przedsiębiorstw, które determinują, których kondycja determinuje stan całej naszej gospodarki, w tym rynku pracy. W rezultacie Polacy zarabiają coraz więcej. Zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez nasze firmy jest także coraz większe. Zastanawiamy się już nawet nad importem, prawdopodobnie z Ukrainy, to zresztą już ma miejsce na niemałą skalę, osób do szeregu całego zawodów, w tym do prac sezonowych, bo właśnie w środku sezonu letniego jesteśmy. Te dane GUS-u będą ulegały, nie mam co do tego wątpliwości, dalszej poprawie w kolejnych miesiącach. Już wkrótce powinniśmy zobaczyć pierwszy raz od początku naszej transformacji ustrojowej w odczycie bezrobocia na początku cyfrę 6, a więc bezrobocie już wkrótce powinno spaść poniżej 1%. Co szczególnie cieszy, bezrobocie spada ponad średnią dynamicznie w tych województwach, które charakteryzują się od już kilku dekad wyższą stopą bezrobocia. Zaledwie w 3 województwach mamy do czynienia w tej chwili ze stopą bezrobocia powyżej 10%. To bardzo istotne, bo średnia dla całego kraju jest owszem ważna, ale jeszcze ważniejsze jest, zwłaszcza w takim momencie, w momencie dynamicznego rozwoju, by żaden z regionów nie pozostał w ogonie tego naszego osiągnięcia, jakim jest spadające bezrobocie, większa dynamika PKB i reszta poprawiających się wskaźników makroekonomicznych. To wszystko pozwala spojrzeć w przyszłość z optymizmem. I ja z optymizmem w przyszłość gospodarczą Polski patrzę, jeśli nie stanie się nic nadzwyczajnego, mówię tu o czynnikach zewnętrznych i ich oddziaływaniu na naszą gospodarkę, bo przecież jesteśmy z różnymi partnerami z zagranicy związani ściśle inwestycjami i finansami na różne inne sposoby. Jeśli nie stanie się za granicą nic nadzwyczajnego, co negatywnie by na nas mogło wpłynąć, to polska gospodarka rozwijać się będzie w najbliższych miesiącach i latach w całej przewidywalnej przyszłości w sposób z jednej strony dynamiczny, ale...